Cześć, witajcie w nowej grze, raczej nowej starej grze na moim kanale. Jest to seria Factorio, którą możecie też obejrzeć u Charlie'ego. Będziemy wrzucać tak odcinki nas przemiennie, tak jak to miało miejsce z serii z Minecrafta z Flotarem. Dlatego to jest drugi odcinek. Jeśli chcecie obejrzeć pierwszy i dowiedzieć się, jak to wszystko zostało zbudowane, jakie tu straszne i w ogóle super plany logistyczne szły, to wbijajcie na kanał Charlie'ego. Zapraszam. I na ten odcinek, który jest w opisie. No i oczywiście zostawcie mu jakieś tam piękną łapencję w górę, czy tam subskrypcję i będzie zarąbiście. Dokładnie, żebyście widzieli, że tam są odcinki wrzucane te nieparzyste. Gdyż to jest, tak jest. Parzysty, pozdrawiamy. Czemu to usunąłeś? No bo to i tak nie działało. Generalnie tutaj nie dochodziło tyle żelaza, żeby to mogło zadziałać. I postanowiłem tę piecę użyć na coś innego. A, w sumie to dobry pomysł. Dobra, jeśli już obejrzeliście ten odcinek Czarnego, to teraz kontynuujemy. Jest opcja taka, żeby zrobić automatyczną robiarkę, Jesus fucking Christ. Automatyczną, jak to? Wytwarzarkę, o! Taśmociągów. Zapomniałem słowa. No co zrobisz? Taki nasz los debili, kappa. Tak? Ej, czemu to się nic nie robi? No halo. Żeby nie było znowu miejsca albo czegoś? Nie było tych, tam nie docierają te śmieszne rzeczy. Dobra, teraz zrobię... Tu trzeba taśmociąg pociągnąć. To się właśnie porobi zaraz, spokojnie. Patrz na to, patrz co to będę robił, kurde. Shift F2, no i nie super, nie docierają prądy. Ha, zawsze o tym marzyłem. Tak. Dobra, zróbmy sobie tu automat montażowy, dobrze powiedziałem. Nie powiedz, automasz mont coś tam. Cicho, dobrze powiedziałem. No. I tu walniemy to. Piękną naszą rzecz. I tak, tu trzeba ustawić, żeby to robiło żelazne koła zębate. Tak. Dobrze, i tak. Teraz potrzebujemy kolejny automat montażowy i nie mam kół zębatych. A możemy jeszcze coś tutaj więcej wrzucić, nie? Gdzie tutaj? W to? Znaczy, to może tylko jedną rzecz wytwarzać na raz. Tak, ale z dwóch. Co z dwóch? No z dwóch rzeczy może robić jedną. No tak, ale nam na razie są potrzebne te rzeczy. A to zautomatyzuje nam proces, nie będziemy musieli sami robić. No dobrze. Ile chcesz tych kółek, bo tu jest dużo żelaza. Dobra, już zrobiłem. Spokojno. I tak, i patrz teraz. Nie, co ty robisz? Poczekaj. Chciałem być lepszy. A czemu to jest elektryczne? Ja postawiłem to, ale jestem debil. No. Tak. I tak, i patrz na to. I teraz tu, nie tak. Tu robimy, co ja robię? A, coś ci nie wyszło. Drewno postawiłem, no to niezły pomysł. O, i teraz... Taśmociągi się robią. Patrz jaki cwaniaczek. Widziała pani? No. No. Jak nie widziała, to niech patrzy. No nie widziała. O, proszę bardzo. I mamy taśmociągi, które się teraz robią tak szybko, że aż nie nadążyłem patrzeć na to. I patrz, ile już jest. Mamy. Już mamy 6. Już 6, o Boże. Dobra. To można teraz zrobić. A i tak, naszym planem jest rozwinięcie dystrybucji tamtego pięknego miedziowego rzecza i zrobienie go dokładnie po tej stronie. Już tak się zastanawiam, bo mamy zastój w węglu, ale czy to nam coś zmieni, jak go ruszymy? Na razie nie, no po co? Nie, no bez sensu. Po co? No nie, to nie ma się jakoś. Węgiel na razie nie jest nam tak super potrzebny. W ogóle my się tu staramy zrobić jak najbardziej, żeby to było, jakby to powiedzieć... Zautomatyzowane? Nie, czy eco-friendly, o! Żeby środowiska tak nie niszczyła. Tak jest, nie chcemy spalin. Bo spaliny są B i brzydkie i w ogóle. Przyciągają te niedobre rzeczy. No, bo to są takie, kurde, straszydła. Ci, co oglądali, to pewno wiedzą, o co chodzi. No, ale ja mam dokładnie. Tu pewny dysonans poznawczy. A powiedz mi, jak były linie tego energetyczne, nie? Tak jest. To mogę je przeciągnąć przez całą mapę, czy z jakimś tam odległością tracą na przykład elektryczność? Nie ma chyba takiego czegoś zastosowanego. Dobra. Co prawda, jeśli chcesz takie super, super bardzo przeciągnąć, to opłacałoby się rozwinąć technologię i postawić takie supy wysokonapięciowe, które są, no, dłuższe kable mogą przetrzymać na sobie. I to chyba lepiej by było. No tak, okay. Już tu się za bardzo... I czekaj, kurde, takie były długoramienne, a przecież mamy te długoramienne, to o co mi chodzi? O co ci chodzi? Ja nie wiem, o co mi chodzi. Dobra, więc my potrzebujemy... A, i tylko też tam będzie to brało. Ja, co jest głupie? Co jest głupie? Ja nie wiem. Pani potrzeba. Dobra, trzeba to zrobić. Nie ma tam się ten, nie ma co się... Dobra, to strzypać. Ja zrobię elektrykę na miedzi. Co ty na to? Co? Jak elektrykę? Zrobię elektryczne wiercenie na miedzi. Ale czemu by nie? Proszę bardzo, polecam. Jest. Przydam się na coś. Jej.
Czekaj, co jeszcze trzeba zrobić? Logistykę trzeba rozwinąć. Najsamprzód. Najsamprzód? Dokładnie. Najsamprzód elektryka. Dobra, i trzeba jeszcze później takie... Dobra, ja tam pociągnę już kabelki piękne. Czy kabelki ten, no, sieć. No właśnie robię. I tak, to będzie wypływało. Dobra, gdzieś tutaj, potem się tam podociąga wszystko. I to będzie mogło iść... Tędy? Tędy? Właśnie nie wiem, czy znaczy. Tędy? Ty. Ale idealnie wymierzone! Ha! Gitara! Siem, o nie, no i tu jakiś, ktoś jakiś debil sup postawił. Ciekawe, jaki debil. Ja nie wiem. Ten trzeci. Ja tu nie stawiał. Pan tu nie stał. Ale jak to, halo? Gdzie mamy tą... Tu jest moja platforma. Jakiś debil tu sup postawił. Ciekawe kto, kurde. Ten drugi pewno. Nie, ten trzeci, przepraszam. Trzeba zejść pakiety. I tych pakietów trzeba zrobić 30. No to ja się zajmę tymi. I to miedzianych płytek będę potrzebował. No co za niefart. Tylko, ej właśnie, czy to wykorzystuje energię? Tak, to wykorzystuje energię, więc to jest w miarę ekologiczne. Dlatego trzeba było zrobić jak najszybciej, żeby... A, i panele słoneczne też by się przydały. Tylko, że one są mało wydajne. Taką fermę zrobić paneli, to kurde, pane. I teraz chcesz, żeby płytki leciały, czy żeby to było od razu przetapiane? A ja czemu ty mi zabierasz płytki miedziane? Ja nie zabieram. To czemu ich ty się tylko tak mało zrobiło? Nie, no, one mogą być teraz przetapiane. Przetapiane. Przetapiane mają być? No na razie tak, no bo gdzieś tak... Dobra, no to ja się tym zajmę, tu spoko loko. A to już tutaj chcesz to zrobić. Ale nie, bo tu nie będzie tego, węgiel docierał zbytnio. No dobra, masz rację. Więc ci ukradłem trochę tego. Czyli nie przetapiane, czyli ruda musi lecieć. Znaczy tymczasowo przetapiane, o, bo tu się też pytam, o to mi chodzi, dobra, good. I mi zarąbał, nie? Cichaj tam. Bo ja muszę mieć pakiety elektroniczne, żeby się logistyka badała. No. Dobrze. Więc wytłumaczone perfekcyjnie. Wyjaśniony zostałem. Ty zacznij z w ogóle tych pakietów. Kiedyś były tylko 4, teraz jest co najmniej 7 pakietów. Łopanie. Jak bomba to ma działać? Atomowa, ja chcę bombę atomową. Właśnie, bo to będą te złe ludzie szły, to niedobrze. Jep. Myśl dobrze, trzeba to jakoś wykombinować. Okej, tam to się robi, jeszcze potrzebuję wincy. O nie. Tego. Nie kradnij mi miedzianych płytek. Nie proszę, kradnę, właśnie proszę, chcę ci je dostarczyć. Proszę pana. Nie dostarczę, nie ma sensu. Na razie niech to się przepala, ja sobie będę dotykał stąd. Dotykał. Czy ja tak się męczę, nie? Ale po co? Nie prosiłem cię o to. No ja sobie tak bym dochodził. Pięknie. Jak tam idzie ta logistyka? No idzie. Nie, 20 tylko. Łe, to starczy. Starczy. Zakrztusiłem się, dziękuję. Co? To może zrobimy drugie laboratorium. A stać nas na to? Mnie stać. No to zrób. Zrób drugie. To robię. I położymy połowę tam. Okej, 11, 8. No, jak to będzie? Tu by można było elektrykę szczelić. Pięknie. Żeby te podajniki też były elektryczne. No, na razie jest dobrze, jak one są przy węglu i tak to się same ładują. Także to tam nie ma znaczenia. A to drugie supy ciągnąć chyba bez sensu trochę. Dobrze. Dobra, to ja czekam za twoim tym. Piękną rzeczą zwaną... O, laboratorium tu jest. Dzień dobry, pani laboratorium. Czemu tak... No bo nie dosięgała energia. No, to jak to pan pozdrawi? Widzicie, proszę co za, bardzo, co za majster, kurde. Dobra. Okay, czy nam ta pompa wodna w ogóle wyrabia? Tak. Jeszcze ma dużo. Aktualna wydajność. Jeszcze 2/3 możemy spokojnie... O 2/3 rozszerzyć nasze rzeczy. Okej, logistyka się robi. Mhm. Idziemy o krok od tego. Kurde, strasznie przydałoby się coś więcej tamtych elektrowni do wykopywania węgla. Nie węgla, tylko o tego właśnie, surowca. Żelaza. Ja się tym zajmę, już tu robię. Piękne rzeczy. I tak, czekaj, tu piątka. Co jeszcze mogę zrobić dla nas? Weź jakieś... Wiesz co, może radary postawimy. O, w sumie to całkiem dobre, będzie odkrywał nam rzeczy, które się tu dzieją. Dobra, okay, mamy to. To co, gdzie stawiamy te radary? No gdziekolwiek, gdzie jest prąd. Gdzie jest prąd, dobrze. Prąd na gaz i mózg gaz, dobra. 3, 4... Dobra. Okej, to styknie. Zasilanie jakoś żyje. Planowanie obszaru. Pobór, produkcja.
No, trzeba będzie powoli chyba jednak zwiększyć. Teraz dodaliśmy trochę No, rzeczy. Ten radar może trochę pobiera. On pobiera 300 kW. O kurde, no to grubo. To trzeba zwiększyć ten. Ale to za chwila, moment i już będzie zwiększone. Silnik parowy drugi trzeba dodać. To połączyć z kilkoma rurami. Aha, i trzeba będzie to trochę pozmieniać. No, ale będzie dobrze. Starczy. Dobra, więc tak. No, zaraz się skończy skanowanie. No, co mi powiesz? Dzień dobry. Radarze. A to wiesz, zeskanuje ci jeden ten tylko. Jeden sektorek. Dobra, pary tu dostaje dosyć. Rzucie płynu. On produkuje, woda, para. Ruda uranu. No. O, logistyka zbadana, zarąbiście. Możemy nową rozpocząć. To rozpocznę badanie nad przetwarzaniem stali. To się przyda do tych elektrycznych pieców w końcu. Tak? Co tu mamy? Stalowa skrzynia, stalowy topór, stalowa płytka. Ale potem tam, po tym przetwarzaniu stali, w kolejce jest silniki, zaawansowane przetwarzanie materiałów i tam jest stalowy piec. Dobrze. Co tam potem można fajne rzeczy robić? Kurde. Okej, dobra, można z powrotem zwiększyć ten ilość tych. No kurde! Co ja nie pieców. Potrafię mówić? Pieców. Bo trochę tu się narobiło. Dzień dobry, jestem debilem. O, dobra, teraz to działa. Działa? I całą estetykę nam tu popsułeś, wiesz co? Jaką tak estetykę? Nie dobrze jest. Aha, chcesz. No dobra, dobra. Ja na to nie pozwolę. Pan dokładny tu widzę się ten przyszedł, kurde. Tak nie będzie, kurde, brzydkie gdzie jest. Charlin tak jest. Pan estetyka przyjdzie i. Musi być ładnie wszystko. To jest słabe. To jest chaos. A, chaos to jest zła rzecz. Potwierdzam. Czemu mi brakuje teraz? A, bo nie mam żelaznych tych, bo sobie oddałem. Dobra. Zabiorę sobie. Załatwiłem wszystko. A co ty kombinujesz tutaj? Kolejną gałąź. Produkcyjną. Trzeba później coś z tym porządek zrobić, ale na razie ważne, że działa. Okej, tu robimy tak. To tworzymy na te klocki znowu. Nie lepiej było usunąć skrzynkę i ten ramię i po prostu walnąć od razu automat? Nie, bo to się później pozapycha. Powiedz mi. A, jeszcze tutaj trzeba dwa ramiona zrobić. Tak, no masz no, zrobię. Dobra. Masz surowce, to najlepiej. A, bo zrobiło się to można przecież zrobić ten. Podziemne przejście tutaj. Pan korytarzyk. O, proszę bardzo. Zwiększyłeś wydajność. Dobra. Tak, już co są dwa silniki energetyczną. Parowe. Energetyka, podnietyka, kurde. Kiedyś to był. I teraz pytanie, czy my chcemy zrobić to tak, czy w inny sposób? Jestem debilem, dobra. Jakieś mam blokady, nie mogę się tu przy ten. Jakoś, dobra, a gdzie chcesz to doprowadzić w ogóle i co chcesz doprowadzić tutaj podziemnym? Właśnie nie wiem, czy wiesz co, czy to nie lepiej zrobić, czy to zrobić tutaj, w tę stronę, czy w drugą stronę? Bo, a co chcesz w drugą stronę robić? No te, piece. Bo tu jak musimy węgla ten mieć, nie? A może będziemy robić sobie w ogóle ten, jak się nazywa to czerwone? Czerwony pakiet naukowy. Ty co tam zrobił? Co się tam stało? Czemu tam usunąłeś to? Co tu zrobiłeś złego? To ma być tak. No dobra, spokojnie. Niespokojnie, bo tu na zad się dzieje. Patrz co żeś narobił. Patrz jaki syf tu. Taki porządny, patrz co jubel. Zrobił. Dobrze, przepraszam. No kurde. Potem braknie żelaza, to lecą się te syfy tam. Chodź tu. Jaki jubel. Kurde. Wszystko obmyślane było. Co za kek mistrz, no. Nie, no ja teraz to muszę to wszystko odłożyć gdzieś do jakiejś skrzyneczki. O, tu na boku sobie postawię skrzyneczkę i tu poodkładam wszystkie. Kurde, oświetlenie trzeba zrobić. A nie, nie możemy jeszcze. Znaczy możemy później, jak się zrobi takie tam klocki, chocki. Chocki, tak klocki. Jest. Dobra, no zróbmy w końcu ten przetwarzanie. Bo tu jest wysięgnik długoramienny jeszcze, taki jeden. Podajnik znaczy się. Tylko jak on będzie zbierał stąd, to on będzie razem z żelazem to zbierał. Okej, a my robimy żelaznie, potrzebujemy czerwonych pakietów naukowych trochę. No wiem, właśnie dlatego chcę zrobić wytwórnik pakietów. Dobra. I ja to będzie ten, układu. Przy którym stoisz? Znaczy tu będzie jedna z części tych, no. Bo jak wiesz... Mam potrzeba do pakietu... O, radar. Dzień dobry, panie radare. Płytkę mieć i to wszystko.
To ja mogę ich zrobić trochę, jak chcesz. Mam 16 do zrobienia w tym momencie. Tu właśnie o to chodzi, że to zautomatyzować wszystko. A. Ja wiem. Ale dzięki temu może szybciej skończymy. A wiesz, o czym ja myślę? Żeby o kobietach. No nie tylko. Żeby zrobić coś takiego, bo... Czekaj. Dam ci to może. Albo... Zobacz sobie to, jak działa. Podajnik długoramienny. I on o dwa pola cofa, więc jak damy tu o dwa pola, to on kurde będzie brał też rudę żelaza. O to nam nie chodzi. No właśnie. Więc ja myślę, żeby na przykład tutaj przepuścić linię tylko z węglem, tutaj linię tylko z żelazem, a tutaj tylko z tym. Z tym trzecim. Z miedzią. Z miedzią, dokładnie. Czekaj, przetestujmy, jakby to działało w praktyce. Prąd do tego podajnika? No możesz podciągnąć. Czekaj, to na razie to jest tak tylko... O, tak. I on tutaj odkłada. Też o dwa, nie? No. Teraz tak, czy kurde. Odwrotnie. Dwa. Tak, tu i tu, okej. Okay. Piątką mam to. Może to sobie tu pójdzie, pięknie. I o, takie coś. No. Teraz czekaj, trochę długoramiennych, trochę tych elektrycznych. Ty, ale teraz... A w sumie to nie ma znaczenia. Bo... A możesz tam ten dać, żeby szła już ruda miedzi? Czysta? Zbudować ten no. taśmociąg do rudy? Spoko. Znaczy on już jest, tylko tam po prostu dobudować, żeby szła czysta ruda, ha, nie? Okej. I teraz, czysta ruda. Jak dobrze myślę. To powinno teraz zadziałać. W całkiem dobry sposób. To i to. I to. Co się robi, mały kłopocik? To tu mogę sobie wziąć, to jest piękne. Dobra. No leci ruda. Nieprzetworzona. Okej. Okay. Ona leci tak. Prawym torem. A to już nieważne, to obydwa mogą być zasypione. Teraz Shift F3. No tylko będzie kurde. Stary, chcesz trochę rudy? Ja mam 213. Ej, want some ruda? Ja mam 500. Jesteś fajny, naprawdę. No nie, kurde, staraliście, dzięki. Bryłka rudy. Tylko wtedy trzeba będzie trochę przebudować to wszystko. Ja to usunąłem? Tutaj nie ma energii. No właśnie, nie ma energii, dlatego trzeba będzie... Mogę coś tam podbudować. Ale tak chyba trzeba będzie, chyba... Nie no. Nie wiem, czy pompy właśnie trzeba tam... Jaka jest wydajność? Jest okej, tutaj zasilanie jest maksymalne. Nie, no trzymamy, panie, tworzymy... Zasłania mi tutaj... nie widzę zużycia. Co ci zasłania? To menu z brońmi. No to weź ten, na sub kliknij. Masz na produkcję sub. I ten. Na sub. O, dobra. Panie. Okej, okay. Dobra, gitara. Dobra, trochę bestialski krok zrobię, ale trudno. Trzeba będzie porobić większe odległości. Czekaj, to wszystko... Usuwamy na razie, w sumie tego nie przeniosłem, 3 i przerwa jedną tu, jeden przerwy, tu, jeden przerwy, tu, jeden przerwy, dobra. Mhm. Dobrze ci idzie. Dzięki. Orę jak mogę, czy coś. Tak. Wtedy, nie wiem, to trzeba będzie zostawić, dobra, tu. To może ja zrobię kolejny automat już do tych pakietów, co? No dobra, możesz zrobić w sumie. Why not? Tu i tu. No nie, no. Za daleko było. Dobra, teraz tak. Okay, stąd, i tutaj się tworzą wszystkie te komponenty, to on będzie nad nimi. Ale w tą stronę zrób, w tę stronę. Tutaj. Tu do ciebie? No, bo stąd, gdzieś tutaj. O, może, a może nawet tutaj, o. Tutaj będziemy robić do tych. Dobra. I tu. No nie, brakło mi jednego. Skrzyneczka. Skrzyneczko.
Gdzie tu mamy... O, dobra. Niech będzie tu. Podajnik chce tu. Już jest gotowy. Teraz tylko wystarczy, żeby to wszystko dochodziło do niego. Teraz będzie to dochodził. Okej. Okay. Aha, jeszcze to trzeba pociągnąć. Czemu tak się śmiesznie? Aha, bo tu... Okej, okay, never mind. Nie mam płytek. Co to się stało, że nie mam płytek? Mam płytki? O Boże, stary, to jest miliard płytek. I dobrze chyba. Szybki podajnik. To chyba nie będzie nam potrzebne. Bo ty zrobiłeś te szybkie podajniki, nie? Znaczy nie, nie potrzebne są takie szybkie w sumie. Bo tutaj się przetapia wszystko. Chyba, że będzie mocniejszy pies, to potem się przerobi wszystko. Dobrze. Ale wszystko na spokojno, po staremu. Czy tam po co, nie wiem, czy on powiedziałem ten po staremu, ale to tutaj ma będzie. Tak, kurde. Też nie, w sumie jest okej. Okay. A co ten wunkiel? Ty, a spaliny generalnie z tego kamiennego pieca przyciągają te potwory? Też, no, też. Kurde, to trzeba zacząć robić zaraz te kamienne mury chyba. Ech, na razie jeszcze nic nie atakuje, no. Hech. Na razie. Czekaj, no pod embasz ten mapę, nie? I teraz tam nowe kwadraciki są skanowane i nie widać zagrożenia, więc chyba jest spoko. Póki co. Nie, a tu i tu. Okej, okay, to jest porobione. Teraz, aha, ty robisz coś takiego. Ja chcę tutaj... wiesz co? Zakładam, żeby jajce. Tutaj dochodziły wszystkie materiały na wiesz co? No na czerwony ten. Na czerwony klocek. Czyli to i nie mam... O, dobra. O. A miedzi akurat wsadziłem. Aha, czyli będzie sobie tutaj nie wsadziłeś. I on będzie trochę robił, no. A, czyli trochę będzie tych pakietów robił, to dobrze. Jeszcze coś, co by wygarniało to wszystko. Też by się no ma, już jest, siedzi. A, tutaj, o, to gitara. A to można tu teraz laboratorium jakieś jedno postawić. To idę po jedno. Dobrze. F5. Podejrzewam, że nie ma tutaj drutów. Ach, spokojnie, już ciągnę. Pociągłem, pociągnąłem, dobra. Shift 3. Wiesz, o, walić tą skrzynkę. A, i tutaj bezpośrednio. No. No, dobra, i good. To wstać tam te resztę, co ze skrzynki wypadły. Ty, to weźmiemy jeszcze drugie laboratorium i od razu drugi podajnik. No można, ale potem docelowo to będzie na linię chyba wchodziło. I z linii to będzie po prostu czerpało, nie? Potrzebuję energię. Co, ja już... Nie, no jest dużo energii. Ale tutaj nie sięga. A, no to takie coś chodzi ci. Takie coś chodzi. Kurde, trzeba właśnie dostać porządek z wszystkim. No. Syf na kółkach jest niezły. Ty czemu to nie podaje? A, bo tu nie ma podajników. No w sumie to... czego ja potrzebuję? Może trochę przeszkadzać. Rzeczywiście. Miedzi potrzebuję. Shift F3. Tyk. Dobra. Ty, no i pięknie. I działa wszystko pięknie. Czwóreczką. 60, tyk, dobra. To podaję, to też powinno. Dzień dobry. Czy pan zamawiał nic mieć? Nie ma. Też nic nie ma. Czemu to nie podaje? Tak długo robi? Może, no niektóre rzeczy się dłużej trochę robią, ale nie ma kładu, czy o co pytasz? Nie, ja tak też. Dobra, tu się robi. Wszystko chyba jest okej. Okay. Dobra, pięknie. Sweet. Dobra, ale potem to tak nie może być, to jest mało wydajne. Bo zaraz, no tak, ile już mamy tych materiałów. A to się trochę, te pakiety długo się robią z tego, co widać. A przyspieszenia chyba nie można na razie tu dać. A to w swoim czasie. Mm-hmm. Na razie pomyślimy o czymś innym. Żeby tu wszystkie znowu płytki dodać. F3. Tej miedzi to tu się produkuje tyle, że stary. No jest kawałek ładny. No. Czekaj, ile tu się jest? A, ale tam coś nie domaga. Aha, bo tam jest tylko jeden ten, ale po co więcej? A to w ogóle idzie do skrzynki? Aha, tu jest taśmociąg, dobra. Pod altem jak sobie klikniesz. No. To masz ten, pokazuję ci co robi się. Dobra, przetwarzanie stali w toku, tylko czekaj, to... Aha, bo... Nie zdążę to wybierać. A, dobra. Pomyślmy. Już wiem, co zrobimy. No to nie może tak być.
To ci się trzeba, tak nie podoba, nie? No, nie no, trzeba tu porządki zrobić. Nowe porządki, kurde. Wydajność. Pod piątką, pięknie. Lajtowa, dobra. Nie no, wydajność jest tam... Jak coś, problemowa, no. Jak się coś, to się dorobi kolejną i to będzie tak ładnie pchało wszystko, że... więc to te wszystkie fabryki i tak dalej dam... Zresztą zaraz zobaczyć. Ej, zapomnieliśmy o kamieniu. Niech się robi. No już się cała skrzynka zrobiła. Co? To stwórz metalową. Albo ja stworzę, czekaj. No stworzę, żelazną robię już. No dobra, jak robisz, to robisz. Ja ci w paradę nie będę wchodził. Kolejna. No. I tak, czekaj, tu trzeba zrobić to. To będzie ładnie to robiło. Pięknie. A? F3. Jest żelazna, tu mamy podziemny taśmociąg. A w ogóle z tym podziemnym taśmociągiem to robisz tylko wejście i wyjście, czy pod spodem też musisz jakieś... Nie, wejście i wyjście. Co to jest najlepsze? Tylko, że to najtańsze. Chyba zużywa 5 taśmociągów. Aha, dobra, widzę. Czyli to jest... tylko na odległość 5, tak? No, więc to jest nawet gorsze, jak takie małe przesmyki robisz. No. Czyli to jest o tyle lepsze, że no masz później mniej odbudowywania, jak ci te robaczki zjedzą, nie? Mhm. Więc co najwyżej tyle. Co tu się dzieje? Tu herezja się odjanie poddają. czekaj, to można zrobić inaczej w sumie teraz. Walniemy to tylko w ten desen. Nie, tu. Tutaj. A, tu mam... Dobra. Pięknie. A co my chcemy potem w ogóle badać? No to się już pomyślimy potem. Na razie... Bo po tym mamy stalową skrzynię. Ty chciałeś te... Piece, nie? Gdzie one były, te piece? Piece były... A, po tym co badać. Po tym... Piece są od razu po stali. Drugi od lewej. Widzisz? Od razu po stali. Drugi od lewej. Kolejna gałąź od razu. Drugi od lewej? No, ono. Musiałem pomyśleć. Drugi od lewej. Ha, okej, dobra. O, dobra, pięknie. I teraz tak, robimy... O nie, brakuje mi czegoś, jak zwykle. Chyba bolca. Nie, żartuję. Mam dość. Nie, wiesz co, bo tej miedzi to tak mało leci w sumie. To może ja tam coś dorobię? No, jak chcesz, to może dorób, rzeczywiście. Jezu, żelaza to aż 4 mamy. Co 4? No, dorobiłem troszeczkę. Na razie nam starczy, potem będziemy myśleć. 4-8 potrzebuję w sumie. Okej, mam F3. I pójdzie teraz ostre wytwarzanko. Idę się dorobić jak złodziej trochę miedzi. Kurde, jakoś dało się kopiować te, nie? Nie. Gdzie jest tutorial? Samouczek. Nie to. Jezus. Ty pamiętasz, jak się dało kopiować ustawienia tych rzeczy? Postoju do pociągu. Nie. Biotyka nie, nie kojarzę. Też, nie. Samouczki. No nie ma tych samouczków. No sorry. Ach, no to trudno. Dobra. I tak, idziemy tak. Teraz F3. Kule, jak on zeskanował już? Bo on skanuje w ogóle w mniej więcej taki obszar. Aha, nie, tam na dół też skanuje. Nie, on losuje najbliższy jakiś tam kwadracik i potem... Dobra, spoko. Ogarnięte. To jest 12, 15, K, 18, K, 15. O, tu jest 15. Tak. 5. Taśmociąg. Jakiś taki w miarę sensowny ten taśmociąg by musiał być. Dobra, zobacz na to. To będzie miało znaczenie. Idę, lecę, biegnę. Biegnę. A potem można w sumie na szybką optykę jeszcze zachnąć, żeby były te lampy. Chociaż one tylko biorą prąd w sumie. O, widzisz jak to się robi. Ładnie. Można też później rozwinąć, że się więcej tych pakietów badało. No chyba zrobimy optykę może następną, co? Żeby, no bo tak ciemno jest, nie? No. No to zrobimy tak. Tylko nie wiem, czy potem chcemy panel jakieś słoneczne tworzyć czy coś. Czemu to nie, tu nie dociera? No panele słoneczne to musimy i tak optykę zrobić. To co, robimy ją? Bo możemy już zrobić. No dawaj. Dobra. Tylko jeden jest potrzebny. Według tego. Jak jeden? Nie, 10, sorry. Ty pijany jesteś.
No trochę. Nie, a po ty trochę. Pijany nagrywek? Ożesz ty. Nie, no żartuję. A, ale potrzebujemy później zielonych pakietów naukowych do tego. Mm-hmm. Do, no, do klocka. Tu jest jakaś bomba atomowa, amunicja uranowa. Jezus, co to za rzeczy później są? Kurde, rzeczywiście dużo tych rzeczy dodali od ostatniego czasu. Nie ma tamto. O nie, to trzeba będzie zacząć myśleć o paleniu kamienia. Coś kamienia się nie pali. Puść, co najwyżej mówię, po paleniu może być stąd trochę, ale... Przepalać. Smoke, kamień everyday. Bo w kamienne cegły się robi w piecach. No, no, no. No, no, no. No, no to można... jeszcze chwilę. Optyka, done. Dobra, to weź co zacznij. Nie wiem co. Na razie coś, żeby się badało po prostu. Nie wiem, o, działka. Dobra, dałem. Dobra, to ja zacznę robić te lampy. No dobra, i to trochę rozświetlić naszą przyszłość, mówisz? Tak. A ja później zobaczę w kolejnym odcinku. Właśnie, bo ty trzeba powoli kończyć już, bo to już kurde, godzinę gramy, to nie wiem, rotuję 30 minut tylko. 30? 30, jakie 30? Jak ten czas leci. O, super, odwrotnie postawiłem. A, tu jest dobrze. No, przy takich fajnych rzeczach czas kurna pierdziela, jak? Tu masz jeszcze jedną lampę i tu ci strzelę lampkę. No to dzięki za takie tu lampy, pewnie kurde. Będzie ciemno. Ach, też. No, już jest... O, fuck, fajnie. Dobra. To jedziemy z koksem tam. Jak się badają pakiety. Pakiety? Tylko właśnie, to będzie później już problem. Już zrobił to, o kurde. Jak tu jest 7 tych, no bo mamy 3 laboratoria, nie? No, no, jak no. Jest 7 pakietów, to ja nie wiem, jak to później to rozegrać, żeby to wszystkie ten, no bo maksymalnie możemy... Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, możemy 8 niby. No. Wiesz, nie, no, no to będziemy z tych... A te pakiety się robi z poprzednich pakietów? Nie. Każdy osobno. Pakiet osobno. Ale no, bo trzeba będzie zrobić długowysięgnikowe i krótkowysięgnikowe. Na każdym z tych... No i z każdej ze stron... Kurde, to będzie nieźle. O, mury się zrobiły. Mury, no dobra. Ale spokojnie. I co to jest kiwon? Co? Co? Kiwon, siła wydobywcza, tempo wydobycia. To jest przetwórstwo... A, przetwórstwo ropy naftowej, dobra. Kiwon? To jasne. Dobra, moi drodzy, więc myślę, że zakończyłem ten odcinek. Oczywiście następny będzie już u Charlie'ego za jakiś tak czas. Zobaczymy, jak często się to będziemy wrzucać. I w tym kończymy. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszamy w kolejnych odcinkach. Na razie. Na razie.